Po 10 godzinach z Alanem Wake'em 2 jestem zdania, że to jedna z najciekawszych i najoryginalniejszych gier tego roku, a przynajmniej jeśli chodzi o segment AAA. I już bym chciał polecić wam te gry, nawoływać, byście wspierali twórców, no bo zasłużyli na to singlowe, odważne gry wiecznie żywe. Ale z czystym sumieniem po prostu nie mogę. Bo patrząc na pewne kontrowersje wokół gry, jak i pewne posunięcia wydawcy oraz twórców, trudno się podpisać pod takimi akcjami, trudno dać na to przyzwolenie kupnem ich gry. Oto więc historia, jak durnymi decyzjami i kontrowersjami pogrzebać jedną z najciekawszych gier 2023 roku, której szczerze mi szkoda. Dosłownie dziś, jeśli oglądacie to w momencie publikacji, ma premierę długo wyczekiwany Alan Wake 2. Na oko jestem gdzieś w połowie, nie chcę i też nie mogę wystawiać oceny, no bo to nie jest recenzja, ale gra ma bardzo vibe takiej dla mnie 9 z minusem, może 8,5. I ta też moja subiektywna 9 z niedalekiej przyszłości nie odstaje bardzo od średniej ocen na Meta, która, jak pisze te słowa 26 października, powoli zlicza się z właśnie pierwszych recenzji. Czyli co? Fajna gra i udany powrót? No właśnie nie do końca, bo coś tak czuję, że w momencie publikacji tego filmu, czyli też w momencie premiery, kiedy lada chwila też gracze będą mogli wystawiać swoje oceny, obok tej zieleni od dziennikarzy pojawi się żółć od graczy. Jeśli nie od review bombingu, to przynajmniej od mniej przychylnych ocen w ramach protestu. Zacznijmy od kwestii technologicznej. Grałem na PS5, trochę w trybie wydajności, ale potem głównie w trybie jakości. Wiecie, nie zwracam większej uwagi na klatki, chyba lata bycia konsolowcem i przyzwyczajenie się do 30 FPS robi swoje, a nawet jeśli w trybie stawiającym na FPS-y zdarzyły się spadki, to nie psuło to zabawy i nie było jakoś dotkliwe. Da się grać, nie jest upierdliwie, jestem zadowolony. Jakieś dziwne glitche od czasu do czasu, jak na przykład to, co widzicie teraz na ekranie, albo to, są raczej do przełknięcia. Przynajmniej dla mnie, szczególnie gdy mamy takie klimatyczne widoki. Jezu, rozpływam się. Problemem w tym wszystkim jest jednak kwestia pecetowa, a dokładniej kwestia dość niefajnego zagrania związanego z wymaganiami sprzętowymi, które poznaliśmy ledwie tydzień przed premierą. I patrząc na komentarze w sieci, oj, nie spodobało to się graczom. O ile są jeszcze w dyskusji głosy od fanów broniące studia, że to w sumie zrozumiałe takie wymagania, jeśli gra ma wyglądać tak jak na trailerach i że no Remedy, no wiecie, ono zawsze miało wysokie wymagania w grach, nie ma co się czepiać. Niestety argumenty te toną w morzu licznej i, jak dla mnie, zasłużonej krytyki. Bo to oczywiste, że wymagań sprzętowych nie poznamy, nie wiem, rok przed wydaniem, czy jakoś szczególnie wcześnie. No w końcu, na ostatniej prostej twórcy wprowadzają jeszcze poprawki, dopieszczają grę, ale podać wymagania w tygodniu premiery i to jeszcze takie, no było to policzkiem dla wielu graczy, którzy piszą wprost: fajnie, zrobiłem preorder, ale gra mi nie pójdzie. Wiadomo, wszyscy znamy zasadę no preorders, więc proszę, nie kopmy leżących. Oni pewnie sami się kopią po tym, jak ich kopnął wydawca. O co więc poszło? Ano o zalecane dla Full HD i 60 FPS, które wymagają, uwaga, muszę doczytać, GeForce RTX 3070 lub Radeona RX 6700 XT. I to na średnich ustawieniach graficznych. A jeśli tak jak ja nie siedzicie za bardzo w PC-tach, to już tłumaczę. Już na samą wieść o tym RTX-ie 3070 nasz Michał, dodam, że bardziej PC-ciarz niż konsolowiec, skwitował sprawę komentarzem: no, to sporo. Żeby zbadać więc skalę problemu, sprawdziłem wrześniowe podsumowanie sprzętu użytkowników Steama. Wiadomo, Alan Wake jest na PC ekskluzywem dla Epica, ale potraktujmy to badanie jako mniej więcej jakieś odzwierciedlenie tego, jak wygląda sprzęt przeciętnego gracza na PC. I tak, gdyby dziś Alan Wake 2 wyszedł na Steama, podsumowując liczbę posiadaczy tych kart, jak i mocniejszych, wyjmując poza nawias słabsze RTX-y i AMD-ki oraz karty graficzne w laptopach, tak zalecane do średnich 60 FPS-ów i 1080p spełnia niespełna 14,5% użytkowników Steama. A jeśli dopiszemy do tego jeszcze mające swego czasu miejsce narzekania na Xbox Series S ze strony twórców, nie, to wcale nie jest chamska reklama ostatniego materiału. Jakby to słabsza konsola była problemem przy tworzeniu gier multiplatformowych, podstawowe zawirowania pokazują, że to nie konsola jest problemem. Zdają trochę kłam słowom twórców, ale problemem są twórcy, a raczej to, że oni mają problem z optymalizowaniem na PC. Ale znowu, jest 2023, nie pierwsze i nie ostatnie takie rozczarowanie na PC-tach. Chyba już trochę przywykliśmy. I w sumie abstrahując na chwilę od Alana Wake'a, to smutno się analizuje te dane, wiedząc, że niby żyjemy w tej erze 4K, że wszystko ma być super, ray tracing, klatki i tak dalej, a wychodzi na to, że większość z nas i tak gra na średnich ustawieniach i jeszcze ma problemy z grami w Full HD. Szkoda. Wracając.
nawet jeśli potraktujemy twórców łagodnie, bo to przecież ich autorski silnik Northlight, że nawet Control miał problemy na premierę, które z czasem dało się w miarę poprawić. Nawet jeśli damy im kredyt zaufania, że będzie lepiej i da się to poprawić optymalizacją i też często właśnie po premierze w wyniku lepszej optymalizacji wymagania nieznacznie, ale jednak spadają. To i tak, no nie chciałbym być na miejscu PC-ciarzy, którzy hypują się tytułem od lat i dosłownie parę dni przed premierą dowiadują się, że albo w niego nie zagrają, albo zagrają w, no, w nie najlepszych warunkach, mówiąc delikatnie. A tym bardziej szkoda, że gra faktycznie może być graficznym i technologicznym osiągnięciem, jak wynika z premierowej analizy cenionych przez graficznych świrów Digital Foundry. Nie brakuje tam epitetów jak gra, która podnosi poprzeczkę. Smutne. Czyli co? Konsole lepsze? No, nie do końca, bo konsolowców Epic i Remedy też wkurzyli. Wkurzyli ich ze sprawą pudełek. Tak, wiem, pudełko umierają, nisza, boomerskie narzekanie, kto jeszcze kolekcjonuje gry, a i też twórcy już dawno temu mówili, że pudełek nie będzie, bo zawyżałoby to cenę gry, a oni tak specjalnie, dla graczy, chcą, żeby gra była tańsza. Ale czy na pewno? Wydawcą gry jest Epic Games Publishing, który w 2021 roku wydał też Alan Wake Remastered, odświeżoną wersję gry w parze z dwoma epilogowymi DLC, ale bez samodzielnego DLC American Nightmare. To jest ważne, do tego jeszcze wrócimy. Biegnąc jesienią 2021 po remaster do sklepu, spodziewałem się typowego zagrania dla wydawców. W planach jest sequel, na który gracze czekali latami, więc wydaje się na nowo poprzednią odsłonę, żeby można było sobie, w cudzysłowie, przypomnieć grę, ale i też by zaciekawić marką nowych graczy, którzy może byli za młodzi, jak wychodziła jedynka, albo nie interesowały ich to na premierę, no a głupio zaczynać od sequela. Zrozumiałe. Ja zaś cieszyłem się, że za jakiś czas będę miał obu Alanów na półce, żeby uczcić lubianych twórców, szczególnie, że jedynkę ogrywałem nie tak jakbym chciał jako licealista z moim budżetem. Kto zrozumie, ten zrozumie. I okej, pomijam już, że remaster ma pudełko, a dwójka już nie. Absurdalny jest dla mnie argument, że to kwestia ceny, no bo co stoi na przeszkodzie, by sprzedawać grę w cyfrze za $60, a dla kolekcjonerów zrobić, nie wiem, jakieś wydanie deluxe z bibelotami i steelbookiem za parę dziesiąt złotych więcej. Jest to ostatnio coraz popularniejsza praktyka, mimo rzekomego umierania pudełek. Bo wiecie, tu nie chodzi o brak pudełka, ale o to, jak to rozegrano wizerunkowo. Wielu graczy konsolowych narzekało też na brak pudełka Baldura na PS5, a twórcy, ewidentnie zaskoczeni astronomiczną popularnością, chyba nie spodziewali się, że gracze tego będą chcieli, więc z czasem sami zapytali fanów na zasadzie: hej, chcecie? Dobra, to rozważymy. Dodajmy też, że Larian jest de facto swoim wydawcą i jest niezależny, więc nie ma za sobą jednej z największych korporacji w branży, słowem Epic. I tak, pod koniec grudnia w Azji wychodzi fizyczny Baldur 3 na PS5. Ma ponoć mieć wsparcie angielskiego, więc polecam jakby co. A oficjalne europejskie wydanie, a za tym idzie polska wersja na PS5, zdaje się jeszcze bardziej prawdopodobne. Tylko miejmy jasność, co innego być samotnym devem, który robi małą grę i pudełka mogą się po prostu nie opłacać. No ale znowu, mamy takie przypadki jak World of Horror. Mniejsza gra, robiona przez praktycznie jedną osobę, dentystę z Polski, od paru dni poza Early Accessem, a w grudniu będą pudełka. Da się! A co innego, kiedy masz za sobą gigantycznego wydawcę, mówisz graczom, że nie ma pudełek, bo chcesz, żeby było taniej, a potem po cichu gra drożeje. Kiedy w maju tego roku twórcy odnieśli się do negatywnych komentarzy odnośnie braku pudełek, tłumaczyli się, jak wspomnieliśmy, ceną. Brak pudełek pozwala nam utrzymać cenę $60 na konsoli i $50 na PC. Kiedy niespełna miesiąc po tym komunikacie, po cichu podniesiono cenę, na przykład w Polsce, na PS5 z 213 zł na 260, a na PC z 178 na 215. Auć, może jednak trzeba było zrobić preorder? Będąc więc adwokatem diabła, powiedziałbym: ale wiecie, no jest jak jest, jest ciężko, inflacja, inni twórcy gier też podnoszą ceny, no tak jest. Ale no nie będę adwokatem diabła, bo sami widzicie, jak dziwnie to wygląda. Zamiast po cichu podnosić cenę, mogli ją podnieść na głośno, powiedzieć wprost: sorry kochani, przepraszamy was, nie spina nam się ten interes, musimy trochę podnieść cenę, bo no jest jak jest. Ale bez obaw, nie chcemy was urazić, w zamian za to macie, nie wiem, jakiś śmieszny skin dla Alana albo jakieś tam dodatkowe brońki. I wszyscy byliby, no prawie wszyscy, zadowoleni. A żeby było śmieszniej, to nawet po tym komunikacie o braku pudełka odezwał się THQ Nordic, czymś w stylu: hej, ale jak macie problem, to my wam to pomożemy wydać, tylko dajcie znać. Ale no nikt nie dał. Wróćmy jeszcze do tematu tego remastera. Ogrywając ostatnio jedynkę po latach, po raz pierwszy zagrałem też w dwa epizody DLC, od taki epilog. I cóż, no nie jest to szczytowe osiągnięcie rozszerzeń, ale mniejsza.
Wydawało mi się, że już jestem gotowy na dwójkę, która, już teraz ostrzegam, wymaga znajomości poprzedniczki. To znaczy, no, jolo, możecie grać od razu w dwójkę, ale pogubicie się trochę i nie docenicie smaczków oraz nawiązań. Szkoda tylko, że w remasterze nie jest zawarte Alan Wake American Nightmare z 2012, samodzielne DLC, które skupia się na pewnym elemencie X, autocenzura, żeby nie spoilować, który to został wprowadzony dosłownie chwilę przed końcem podstawki. I co gorsze, ten element X, który będę mówił bardzo ogólnie, żeby nie spoilować, chyba jest dość istotny w Alanie Wake'u 2 i problem w tym, że jesteś w stanie mniej więcej połączyć kropki, ogarnąć o co chodzi, wywnioskować, ale jednak czuć trochę, jakby się pominęło parę odcinków serialu, który właśnie oglądamy. I jest to o tyle absurdalne, że sięgając po remastera, no, robiłem to po to, żeby się przygotować na dwójkę, ale i tak, żeby zagrać w dwójkę, musiałem obejrzeć streszczenie American Nightmare na YouTubie, no bo to nigdy nie wyszło na PS-a. I co gorsza, te wszystkie echy bolą tym bardziej, bo Alan Wake 2 sam w sobie jest po prostu świetny. Z perspektywy czasu gracze zdają się patrzeć na jedynkę bardziej krytycznie niż kiedyś. Okej, świetny klimat, postacie, spoko fabuła, ale widać, że finalny produkt, gra z bardziej korytarzową strukturą i zbyt dużym naciskiem na powtarzalną i nudną walkę, jest bardzo pocięty względem pierwotnych zapowiedzi i planów twórców. Przypomnę, gry z żyjącym otwartym światem i cyklem dnia i nocy. I nie, tu akurat nie będzie chamskiej reklamy materiału, ale tak, kiedyś już o tym wspominaliśmy na kanale. I już na start w temacie rozkładania akcentów, dwójka odnosi się do największej wady jedynki. Walki jest o wiele mniej, ale jest trudniejsza, rozbudowana o pewne elementy i faktycznie działa tu troszkę zasada mniej znaczy więcej, bo kiedy kolejny raz zginąłem w starciu dwóch na jednego na normalu, gdy gra wprowadziła nowy typ przeciwnika, poczułem frajdę z walki, jakieś tam wyzwanie, emocje, a nie tak jak w jedynce nieraz miałem, Jezu, znowu kolejne chłopki, niech to się już skończy, chcę poznać dalszą fabułę. No właśnie. Fabuła. Tu nie będę zdradzał za dużo, ale podział na dwóch bohaterów, czyli tytułowego pisarza i podążającej jego tropem agentki FBI, wypada znakomicie. Początkowo bałem się, że nowa bohaterka, Saga Anderson, jest niepotrzebna, trochę na siłę, ale drobne różnice w rozgrywce oraz to, jak bohaterowie uzupełniają się z opowiadaniem historii, przy eksploracji oraz to, jak pozwalają na różne pomysły na etapy, znowu, nie chcę spoilować, no, bardzo się cieszę, że się myliłem. Kocham takie drobne rzeczy, które już podobały mi się w Control, narracja środowiskowa i znajdźki. Nieraz będziecie przez pół godziny eksplorować i szukać opcjonalnych rzeczy, bo będzie wam się po prostu chciało i na przykład nie spoczniecie, aż nie zbierzecie wszystkich reklam telewizyjnych. Znowu, nie mówię za dużo, ale serio warto. Oh no, a bear. Help. A jeśli nie będziecie zbierać opcjonalnych rzeczy, to będziecie eksplorować o tak, bo te mniejsze, otwarte etapy w takiej mikroskali biorą to, co najlepsze z chociażby Deadly Premonition czy Life is Strange i jak mało która gra, mają ten taki lynchowo-Twin Peaksowy vibe. Tu jakiś ekscentryczny mieszkaniec, tu jakaś mała historyjka, zapominasz po co tu przyszedłeś, ale brniesz dalej, bo w sumie ciekawe. No wiecie o co chodzi. I słuchając tego ostatniego możecie się zastanawiać. Mało walki, eksploracja, NPC, to w końcu jest horror czy nie? Na co odpowiem i tak i nie, a w sumie to bez sensu, chrzanić ramy gatunkowe i konwencje. O ile pierwszy Alan był bardziej strzelanką z horrorowym klimatem, tak miejscami w dwójce bardzo czuć inspirację nowym Resident Evil. Nawet jest ujęcie na drzwi zamknięte łańcuchem i sugestia, że prędzej czy później zdobędziemy specjalne nożyce do prętów. Tak to się nazywa? Mamy bardziej subtelne straszenie przy eksploracji, mamy bardziej surrealistyczne i psychodeliczne sceny, gdzie Control z całą swoją stylowością po prostu wymięka. I znowu, nie chcę spoilować, ale chyba najbardziej w tym wszystkim wyróżniają się wszystkie momenty, nazwijmy to dziwne, kiedy twórcy bawią się formą, klimatem i nie przejmują się, czy coś jest normalne, przewidywalne, czy typowo growe, czy gracz w ogóle zrozumiał. Przyrównałbym to do kinowego seansu Barbie, czy Wszystko Wszędzie Naraz. Jeśli pomyśleliście teraz o Ryanie Goslingu, to nie wyrzućcie go z głowy, skupcie się, bo przechodzimy do sedna materiału. To filmy, podczas których, dodajmy, mainstreamowych hollywoodzkich blockbusterów, co jakiś czas łapałem się za głowę, Jezu, co się dzieje? Kto o zdrowych zmysłach dał na to pieniądze? Twórcy powariowali, ale czy jest to coś nowego? Czy jestem zaskoczony i nie wiem czego się spodziewać? Czy przede wszystkim bawię się dobrze? Tak, tak i jeszcze raz tak. Na pewno lepiej niż przy kolejnym sequelu kolejnego filmu superhero z 15 fazy uniwersum, który jest prequelem serialu, który trzeba obejrzeć, żeby połapać się z tym actually fajnym filmem, który wyjdzie za 2 lata. Przenosząc to porównanie na Alana i gry, kiedy odtwórczy Assassin czy Call of Duty to Marvel, Alan Wake jest jednym z lepszych filmów A24. Jest jeszcze masa rzeczy, o których można by gadać w kontekście Alana Wake'a 2, ale i też sporo rzeczy, o których nie powinienem się wypowiadać, no bo jeszcze gry nie skończyłem. A, no i są też wady oczywiście. To nie jest gra idealna.
Są drobne zgrzyty, gra jest miejscami nierówna i też czasami chyba zbyt bardzo wierzy w intelekt i wytrwałość gracza, słowem nie prowadzi za rączkę, przez co znajdą się dłuższe momenty, gdzie biegamy trochę bez sensu po lokacji, bo nie możemy znaleźć tego jednego przedmiotu do zagadki albo NPC-a do zagadania. Można ponarzekać na strzelanie czy mechanikę detektywistyczną. Wiecie, to takie rozklejanie zdjęć, dowodów i prowadzenie sznureczków między nimi. Jest to trochę na siłę i w dużej mierze przerost formy nad treścią. Można w sumie klikać losowe rzeczy, aż wskazówki same się nie połączą i nie ma z tego żadnych negatywnych konsekwencji. Też mi detektyw. Przechodząc więc do zakończenia. Brać tego Alana czy nie? Nie wiem. Jestem w tej uprzywilejowanej pozycji, że w ramach pracy miałem dostęp do konta z grą i za nią nie płaciłem, ale patrząc na to, jak bardzo mi się podoba i gdybym ten dostęp nagle stracił, to tak, chciałbym to kupić, nawet jeśli wolę pudełka, ale też nie chcę tego kupić, no bo Epic, podnoszenie ceny i złe traktowanie części konsumentów. Co teraz? Trochę smutne, że dożyliśmy czasów, że te wszystkie rzeczy okołogrowe są tak istotne, że mogą wpływać na odbiór gry, a nawet ją nam zepsuć. No bo kupując taką grę, dajemy wydawcom i twórcom przyzwolenie na praktyki, które są dla nas konsumentów szkodliwe. Decyzję musicie podjąć sami. Ale szkoda, że tak fajna gra cierpi z tak durnych powodów i kontrowersji. Bo gdyby nie one, to pewnie byłaby hitem i świetnie by się sprzedała. A tak to będzie mniejszym hitem, albo w ogóle. Ale hej, może przez bojkot niektórych graczy sprzeda się gorzej i szybciej trafi na promocję. Albo do jakiegoś abonamentu. No, zawsze coś. Tym samym więc, z czystym sumieniem polecam i nie polecam Alana Wake'a 2. Dzięki za uwagę, trzymajcie się.